Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Podróżowanie, podróżowanie przez V oczywiście. Przychodzę dzisiaj do Was, żeby Wam zapowiedzieć nowego Vantura. Za chwileczkę będziecie mogli obejrzeć Volkswagena T3, którego przerobił Konrad i Ewa. Ale zanim to nastąpi, chciałbym Was zaprosić na stronę zbudycampera.pl, na której znajduje się internetowy kurs, taki przewodnik o tym, jak przerobić busa na kampera, jak wybudować kampera na dostawczaku, na osobówce, czy nawet na jakimś takim małym busiku. I to jest takie kompendium wiedzy na temat właśnie takich przeróbek. Wszystko od podstaw, czyli jaki samochód wybrać, na co zwracać uwagę przy wyborze auta, a poprzez izolację, kable i no aż do dekoracji. Także to jest takie kompendium wiedzy, wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby wybudować kampera w pigułce, bez konieczności oglądania miliona filmów na YouTubie. Także jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby w tym roku ruszyć w drogę, to zapraszam na stronę zbudujkampera.pl po więcej informacji. Teraz zostawiam Was z Konradem i Ewą i ich piękną T3. Bajo! Cześć! Jestem Konrad, to jest Ewa. Lub jak kto woli kądzik i jajcik. I zapraszamy Was do obejrzenia naszego ogórka. Nasze autko to klasyk wśród klasyków, czyli Volkswagen T3 z roku 1987, potocznie w środowisku zwany ogórkiem. Autko kupiliśmy w 2017 roku. Do wakacji tego roku stało nieużywane, a przyszedł jego czas, abyśmy przygotowali je do naszej wyprawy. . 70 koni mechanicznych pod maską, prędkość przelotowa 80 km na godzinę i silnik 1.6 diesel to główne parametry naszej bestii. Cechą charakterystyczną podczas naszej jazdy jest to, że wszyscy nas trąbią ze względu na zbyt małą prędkość. Auto, tak jak wspominałem, auto kupiliśmy w 2017 roku i można powiedzieć, że było kompletną ruiną. Jego wcześniejsze przeznaczenie to praca na budowie i, jak dobrze kojarzę, wywóz gruzu. Z pomocą Ewy taty zrobiliśmy wnętrze i zewnętrzną część samochodu. Jedną z głównych prac, którą wykonaliśmy w pierwszej kolejności, było ocieplenie samochodu matą bitumiczną. Dodatkowo uzyskaliśmy bardzo ciekawy efekt akustyczny. Pierwsze przejażdżki tym samochodem wyglądały następująco. Z Ewą siedzieliśmy z przodu i wzajemnie nie mogliśmy rozmawiać, nie słyszeliśmy się ze względu na głośną pracę silnika. Efekt maty bitumicznej zapewnił nam delikatny komfort cieplny i zdecydowane wygłuszenie auta. Samodzielnie pomalowaliśmy samochód. Co widać na załączonym obrazku, delikatne zacieki są efektem naszej pierwszej pracy ja, Ewa plus sprężarka. Kolory są typowo babskie, natomiast jeżeli spojrzymy na felgi, widać tutaj męski charakter w postaci czarnego podrasowania. Auto nie jest wyposażone w solary, nie jest wyposażone w ogrzewanie, więc jest to typowy analog. Z racji tego, że samochód był przygotowywany w ekspresowym tempie, czyli 3 tygodnie, postawiliśmy głównie na praktyczne rozwiązania oraz zdecydowaliśmy się wyposażyć autko w elementy dodatkowe, takie jak stojak na rowery i deska surfingowa. Z racji tego, że podczas naszych podróży głównie skupiamy się na aktywnościach fizycznych. Więc tak, tutaj mamy dwa rowerki, które zakupiliśmy przed wyjazdem do Portugalii i deskę surfingową, którą nabyliśmy będąc na miejscu. Za nami 15 tysięcy kilometrów w tym samochodzie. Będąc w Portugalii zaliczyliśmy pierwsze usterki, pęknięty pasek klinowy, problem z nagrzewnicą i z rurą doprowadzającą ciepło do naszego samochodu. Na szczęście tutaj na miejscu trafiliśmy na człowieka, który jest pasjonatem ogórków, T3 i bez większego problemu naprawił nam wszystkie usterki. Nasza historia z van life'em zaczęła się w 2011 roku. Wtedy wspólnie z grupą znajomych wyruszyliśmy w podróż dookoła Europy. Notabene punktem docelowym była Hiszpania. Z racji tego, że byliśmy na studiach i szukaliśmy tak naprawdę alternatywnego finansowania naszej podróży, wpadliśmy na coś, co było w Polsce wtedy jeszcze nowością, czyli na crowdfunding, finansowanie społecznościowe. Za pomocą pierwszej polskiej platformy Polak Potrafi zdobyliśmy tak naprawdę podróż, zdobyliśmy środki na naszą miesięczną podróż, gdzie wspólnie ze znajomymi przez 30 dni jeździliśmy po Europie. I tak naprawdę to był początek. Pierwszy taki wyjazd, tak, kiedy złapaliśmy bakcyla w ogóle na podróżowanie. Była to niesamowita przygoda. Przerobiliśmy wtedy busa. Była to też T3 na auto Scooby-Doo, więc było mega kolorowe, w kwiatuszki i szóstką sobie tak podróżowaliśmy. Klasyczny The Master Machine, kto oglądał Scooby-Doo, ten na pewno wie, o co chodzi. I był to zupełnie inny rodzaj podróżowania. Było nas 6 osób w aucie, takim jak to, więc co noc się dzieliliśmy. 3 osoby spały w aucie, 3 osoby w namiocie, więc to też była taka szkoła życia, że tak powiem, i van life'u. Sam styl podróżowania się różnił. Dzisiaj wszyscy korzystają z różnych aplikacji do znalezienia miejsca parkingowego, z jakby rozbudowanej nawigacji, ze stałego łącza internetowego. Dokładnie, tam to podróżowanie było mega analogowe. Niby teraz jest analogowo to, jak my podróżujemy, no ale wtedy kompletnie nie było nic. My korzystaliśmy z mapy. Więc to był tak naprawdę pierwszy etap naszej przygody z van life'em. Wtedy jeszcze jakby tak naprawdę nie słyszeliśmy tego określenia, po prostu była to podróż ze znajomymi po Europie. Kolejna przygoda z van life'em rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. W roku 2012 i 2013 wspólnie ze znajomymi zjeździliśmy całe zachodnie i wschodnie wybrzeże Ameryki. Tak naprawdę tam podczas pierwszej podróży kupiliśmy auto na miejscu i przez ponad miesiąc jechaliśmy wzdłuż wybrzeża. Jeszcze wiesz co, warto wspomnieć, że był to program Work and Travel, więc po prostu 3 miesiące ciężko pracowaliśmy po to, żeby ten miesiąc potem móc podróżować tym samochodem. No nie było tak, że wpadliśmy z autem i po prostu robimy tripa po Stanach, tylko no najpierw była praca, potem była zabawa. Tak naprawdę mieliśmy dobre 6 lat przerwy z van life'em, aż do tego roku. Tak jest i można powiedzieć, że uwielbiamy podróżować i van life nie jest dla nas sposobem życia, tylko jednym ze sposobów na podróżowanie, tak? No i po 6-letniej przerwie tak naprawdę ze względu na jakby sytuację wirusową w Europie i na świecie przyszła kolejna Van Life 220. Pierwotny plan jakby na spędzenie tego roku był zupełnie inny. Planowaliśmy roczną podróż po świecie głównie z plecakiem. Wzięliśmy sobie taki rok wolnego od pracy i codziennego życia. No ładnie nazwane gapier. Gapier, tak? Dokładnie. I w styczniu tego roku wyruszyliśmy w naszą podróż. 4 miesiące spędziliśmy... Styczeń, podkreślamy styczeń, czyli wiadomo, co się w styczniu wydarzyło. Pierwszy nasz przystanek to była Sri Lanka i tam po tygodniu pobytu były już pierwsze wieści o koronawirusie. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, jak to będzie. No nikt nie wiedział, co się wydarzy, więc udało nam się oprócz Sri Lanki odwiedzić jeszcze Borneo, Brunei i Indonezję. I w kwietniu w Indonezji no, sytuacja już złapał nas lockdown. No dokładnie, totalny. Nie było opcji przemieszczania w ogóle. No jedyną drogą powrotu był powrót do Polski. I wróciliśmy do Polski i jakby nie narzekając na rzeczywistość, wzięliśmy sprawy w swoje ręce i zbudowaliśmy naszą T3, którą podróżujemy głównie po Europie. Jest grudzień, więc jesteśmy w podróży 4 miesiące. 4 miesiące. Tak na liczniku mamy Słowenię, Chorwację, Francję, Hiszpanię i Portugalię. I tak naprawdę to są takie miejsca, w których można powiedzieć przez jakiś czas żyliśmy. Konrad zaprezentował, jak wygląda autko z zewnątrz. Ja zapraszam Was do środka. Może zaczniemy od podłogi, która jest drewniana. Może nie jest to najbardziej praktyczne rozwiązanie, ale to była moja taka lekka fanaberia. Liczyłam się z tym, że będzie z nią problem i rzeczywiście jest. Zbiera się tu piach, widać wszystkie odkształcenia, jak coś nam spada. No ale tak jak mówię, wymarzyłam sobie taką podłogę, taką chciałam i taka jest. Często spędzam na niej czas, po prostu mamy tak małą przestrzeń w busie, że zdawałam sobie sprawę z tego, że będę po prostu często na niej siedzieć. Ok, jeżeli chodzi o wnętrze naszego busa, można wyróżnić jak gdyby 3 główne rzeczy. To jest boazeria, to jest sklejka plus rzeczy z recyklingu. To jest szafa mojej bratanicy, którą przerobił mój tata. Tutaj mamy upchane rzeczy kuchenne. Jest kuchenka elektryczna, wiadomo, jakieś rzeczy do gotowania. Mamy tu szafeczki. W tej znajduje się elektronika, jakieś książki. Dodatkowo to są nasze szafki prywatne. Ta jest moja, ta jest Konrada. Jeżeli chodzi o blat w naszym busiku, została tu wykorzystana po prostu zwykła półka sosnowa. Tak, to chyba jest sosna i zalakierowana. Myślę, że to jest fajny patent. No oczywiście, jak widać, nie mamy zlewu, dlatego mamy tu pod ręką wodę i środki czystości, z których korzystamy właśnie, jak go gotujemy, potem myjemy wszystko sobie. Dobra, jeżeli chodzi o wszystkie dodatki, jakie się tutaj znajdują, tak naprawdę są to rzeczy z naszego domu, nic specjalnie nie kupowaliśmy. Mamy magnesy poprzyczepiane po kątach, jak tu widać, mamy plakat z Maroko, są jakieś światełka z domu, wszystkie kapy, kocyki, w sumie wszystko to mieliśmy, nic specjalnie nie kupowaliśmy. Dobra, jeżeli chodzi o łóżko, można powiedzieć, że również jest z recyklingu. Mój tata wynalazł je gdzieś na strychu i naprawdę idealnie się tutaj sprawdziło, ponieważ my mamy silnik z tyłu w samochodzie i nie jest to takie proste do rozegrania, żeby było tu miejsce, żeby łóżko się rozkładało, ale mój tata wymyślił bardzo fajny patent. Tutaj mamy taką część, na której teraz sobie siedziałam. Ona się wysuwa, jest zrobiona ze sklejki, więc wysuwamy tą część, ona dochodzi nam tutaj. A na tych posłaniach mamy podwójne materace, więc po prostu przerzucamy sobie te 2 materace i powstaje nam takie wielkie, pełnowymiarowe łóżko. I szczerze, do tej pory z Konradem mieszkaliśmy w mieszkaniach wynajmowanych, więc jest to najwygodniejsze łóżko, z jakiego korzystaliśmy i korzystamy. Jeżeli chodzi o tę część naszego busa, jest tutaj szafa zrobiona ze sklejki. Jest to totalnie projekt mojego taty, który nam tutaj taką fajną instalację zrobił z dziurkami, że bez problemu sobie otwieramy te szafeczki. Tutaj trzymamy ciuchy i nie ma żadnego problemu, wszystko nam się tu mieści. Mamy 5 jak gdyby części, tak? 5 dostępów do tej szafy. O, nasz busik jest mega analogowy. Nie mamy klimatyzacji, ale mamy super opcję, jaką są wentylatory. Nasz samochód to totalny basic, więc wiadomo, nie mamy lodówki, ale tu jest taka sekretna półeczka, też taka mega prowizoryczna, ale sobie po prostu to otwieramy i tutaj mamy taką torbę termiczną, więc na zakupy wybieramy się dość często, ponieważ wiadomo, że taka torba, no, nie zapewnia długotrwałej świeżości. Co więcej, może pochwalę się moim kącikiem piękności, z którego bardzo rzadko korzystam, ponieważ no wiadomo, przy vanlife'ie nie jest to zbyt konieczne, nikt nie zwraca na to uwagi, ale jest lusterko, żeby nie było. Jeżeli chcę, mogę się przejrzeć. Pomału nasza przygoda dobiega końca, gapier się kończy, mija nieubłaganie. Mija rok tak naprawdę, od kiedy wyruszyliśmy w podróż i od lutego z powrotem wracamy do pracy, jednak można powiedzieć, że przygoda z vanlife'em się nie kończy, a po tych 6 latach przerwy ponownie gdzieś tam rozbudził się ogień wewnętrzny. Tak, mamy no mega dużo podróżniczych planów, ponieważ wielu miejsc no nie odwiedziliśmy w tym roku ze względu na sytuację z koronawirusem. Jest wiele miejsc do odwiedzenia, nie wiemy czy będą one odwiedzane busem, czy po prostu z plecakiem. Na pewno historia tego samochodu się nie kończy, a tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Tak, my będziemy korzystać z niego w przyszłym roku do własnych podróży, najprawdopodobniej po Polsce i okolicach. Mamy również w planach okazjonalny wynajem auta dla osób, które chciałyby spróbować, sprawdzić jak to jest, a jednocześnie nie wyjeżdżając zbyt daleko, więc może to być ciekawa opcja dla kogoś, żeby nie chcielibyśmy, żeby stało puste to auto, tak? Kiedy my z niego nie będziemy korzystać, myślimy o tym, żeby po prostu wynajmować to autko, no plus w planach mamy, czyli jednak zaraziliśmy się totalnie tym van life'em, no mamy zamiar wybudować po prostu większe autko. Bardzo Wam dziękuję za to, że pokazaliście nam Waszego vana i podzieliliście się Waszą piękną historią. Pomyślałem, że sprezentuję teraz wlepkę podróżowania i chciałbym, żebyście, jeżeli można, nakleić na Wasze drzwiczki. Super, no to czyń honory, Ty wybierz miejsce, które sobie życzysz. To jeżeli ja mam wybrać miejsce, to najlepiej to na środku, tutaj na szywie. Nie no, żartuję. Dobra, to niech będzie... Pięknie się zakomponować, miła pamiątka. Dobra, niech będzie w tych. Proszę bardzo. Tada! Super. Podróżowanie będzie teraz z Wami jeździło. Powiedzcie nam jeszcze, gdzie można Was znaleźć, gdzie można w sieci oglądać Wasze podróże. Okej, gdyby ktoś był zainteresowany naszymi losami, serdecznie zapraszamy na Instagram noroutine.pl. Pod spodem oczywiście będzie link do kanału na Instagramie. Ja serdecznie Was zapraszam, oglądajcie, podziwiajcie, zobaczycie jak piękne są te ich podróże i zobaczymy gdzie dalej pojadą tą swoją T3. Jeżeli Wam się podobał ten wandur, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. A jeśli ktoś z Was też ma T3, to zgłoście się, napiszcie, dajcie znać o sobie, że istniejecie, że jeździcie, że te samochody nadal po polskich i europejskich drogach krążą na polskich tablicach. A jest nas dużo, bo spotykamy bardzo dużo osób na drodze w T3. Pozdrawiamy Was wszystkich, dziękujemy za wspólny czas. Pa, pa.